Kiedy nawróciłeś się do Jezusa i zobaczyłeś, czym jest wewnętrzne przekonanie, powiedziałeś wow, ale z czasem zacząłeś się bagatelizować. Widzisz koniec swojej drogi, masz wielkie cele, ale przestałeś słuchać wewnętrznego przekonania i ono stało się coraz mniejsze i mniejsze. Dziś wzywam cię do pokuty. Dziś nadaj rangę wewnętrznemu przekonaniu i idź, bo to jest głos Boga do twojego życia. Amen.